Dzień dobry Państwu, Krystyna Budasowa. Zapraszam na kolejne wydanie Aleksandrowskiego Flesza. A dzisiaj w programie będziemy rozmawiać o składowisku odpadów w Brużyce Małej. Będziemy też mówić oczywiście o strajku nauczycieli, a na koniec o maratończykach. Zapraszam. Zaczynamy oczywiście od strajku nauczycieli, który trwa od wczoraj. Ze mną w studiu Anna Kamieńska, wiceprzewodnicząca Komitetu Strajkowego w Szkole Podstawowej nr 1. I co, przede wszystkim trwa strajk i jak on wygląda? Strajk wygląda tak, że wszyscy nauczyciele, którzy pracują w naszej szkole, są obecni w czasie strajku w szkole, w swoich godzinach pracy. Natomiast nie przystępują do czynności służbowych i po prostu są na miejscu strajku, podpisują listę obecności, mamy swoje pomieszczenie, w których przebywają nauczyciele, zmieniamy dyżury przy wejściu do drzwi, a komitet strajkowy oczywiście jest od rana do późnych godzin, do końca czynności szkoły, także wszyscy jesteśmy w miejscu pracy, natomiast nie podejmujemy czynności służbowych. Ale co robią nauczyciele wtedy? Siedzicie, oglądacie telewizję, czy nie mamy telewizji, tylko właśnie też toczą się właśnie debaty dotyczące, jak tutaj właśnie edukację poprawić, co możemy zrobić, bo wydaje nam się, że jesteśmy w takim momencie, gdzie musimy zacząć dyskutować o szkole, bo jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Nasze postulaty są niestety lekceważone. Nie czujemy się tutaj wsparci przez nasz rząd, mimo podejmowanych negocjacji, bo ja pragnę wspomnieć, że Związek Nauczycielstwa Polskiego już w styczniu prosił o rozmowę z panem premierem i toczyły się rozmowy i niestety ostrzegaliśmy, że bardzo źle się dzieje, że dojdzie właśnie do strajku, że widzimy dużo problemów, o których należy jak najszybciej rozmawiać. Niestety rząd nie podjął tych dyskusji, nie przygotował żadnej dobrej propozycji ani dla edukacji, ani dla dzieci, ani dla nauczycieli i w związku z tym mamy taką sytuację, jaką mamy, że musieliśmy przystąpić 8 kwietnia do strajku. A czy wie Pani, jak długo będziecie siedzieć w tej szkole? Znaczy, oczywiście teraz tylko i wyłącznie to jest pytanie do rządu. To rząd powinien teraz, po stronie rządu jest decyzja, bo my jesteśmy cały czas jako Związek Nauczycielstwa Polskiego gotowi do rozmów. Niestety czekamy, z tego wynika, na to, co powie premier, prawda? Bo pani Szydło niestety nie wynegocjowała postulatów, o które prosiliśmy. W związku z tym być może teraz zajmie się tym pan premier. Czekamy na ruch rządu. To rząd właśnie powinien teraz do nas wyciągnąć rękę i zacząć z nami rozmawiać poważnie, bo nasze postulaty zostały zlekceważone do tej pory. Czyli czekacie na tą wyciągniętą rękę. Tak, ponieważ w każdej chwili możecie zejść ale i rozpocząć pracę. Ale rzeczywiście nikomu z nas nie zależy na tym, żeby nie pracować. Wszyscy, którzy jesteśmy tutaj w szkole numer 1, jesteśmy naprawdę osobami, które chcą pracować i ja tak jak powiedziałam, my chcemy być przy dzieciach, my chcemy pracować, ale czekamy, żeby nasza praca była godnie również wynagradzana i żeby rząd ustąpił ze złych zmian, które wprowadziła moim zdaniem deforma, nie reforma edukacji, bo przecież wszyscy jesteśmy świadomi, że to, co teraz się dzieje, to jest wynik tej złej wprowadzonej reformy. Już 2 lata temu sygnalizowaliśmy jako związki zawodowe, że bardzo źle, że takie reformy zostały wprowadzone i mamy tą sytuację, którą mamy. Ja bym bardziej się martwiła o to, że następuje kumulacja roczników, bo to rząd właśnie nam zafundował to, że dzieci w tym roku nie dostaną się do wymarzonych szkół. Bo egzamin egzaminem oczywiście on w tym czy innym terminie odbędzie się. Natomiast prawdziwy problem to jest to, że zostały skumulowane roczniki klas 8 i gimnazjalnych, a w związku z tym te dzieci nie dostaną się do wymarzonych szkół. I ja bym tutaj się bardziej martwiła i to jest prawdziwy problem dla rodziców, a nie to, że my strajkujemy. Bo do tej sytuacji doprowadził nas rząd. To nie nauczyciele wprowadzili te reformy, które są szkodliwe zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Ale mam teraz pytanie, bo pani mówi, że rodzice powinni zrozumieć tak, sytuację, a właśnie jak jest? Z jakimi opiniami się spotykacie? Ja właśnie chcę bardzo podziękować rodzicom, a w szczególności mojej szkoły. W naszej szkole dzisiaj przebywa jedno dziecko na całą naszą ogromną szkołę i chcę bardzo serdecznie podziękować za zrozumienie rodziców. Mamy bardzo dużo ciepłych sygnałów, że rodzice popierają, że rozumieją nas, że doceniają naszą pracę, że bardzo by chcieli, żeby się ta sytuacja zmieniła, bo mamy dobrych nauczycieli, ale ten dobry nauczyciel, żeby został w tej szkole, musi być również dobrze wynagradzany. I te rozwiązania, które tutaj rząd udaje pozorowane takie swoje ruchy, że ustępuje, to
bo tak naprawdę mówi o reformach, które sam błędnie wprowadził, w związku z tym się wycofuje, ponieważ już sami wiedzą, że to wszystko nie działa i jak powiedziała pani premier, system nie działa i należy natychmiast wprowadzić reformy i zmiany i tutaj się skupić na tym, a nie atakować nauczycieli, bo to niczemu nie służy. No właśnie, nie atakujemy, rząd atakuje, my, że tak powiem, staramy się rozmawiać i zrozumieć sprawę. Jesteśmy cały czas gotowi do rozmowy. Natomiast jeszcze takie pytanie, w środę mamy egzaminy, wy jako jedyna szkoła macie klasy gimnazjalne. Tak, czekamy cały czas na decyzję rządu. Wszystko jest po stronie rządu. Jeżeli nie zapadnie żadna decyzja. Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji o zmianie dotyczącej strajku, czyli my strajkujemy. Na razie nie ma. Czyli egzaminy się nie odbywają. To znaczy, to jakby rząd teraz, jeśli oni mają jakiś plan awaryjny, to my musimy przyjąć to do wiadomości, tak? Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że dla mnie to jest brak szacunku do rodziców również. Szukanie ludzi, te ogłoszenia w kuratoriach, żeby na siłę wołać ludzi, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, podczas gdy my, nauczyciele, przechodzimy bardzo skomplikowane szkolenia, rady szkoleniowe, uczymy się nowych przepisów, uczymy się właśnie, jak te egzaminy dobrze, żeby się odbywały, żeby każdy znał przepisy prawa dotyczące tego. Nagle nie trzeba mieć żadnych, że tak powiem, wiedzy, nie trzeba mieć zaświadczenia o karalności, nie trzeba mieć badań okresowych. Można przyjść i po prostu być egzaminem. Dla mnie to jest po prostu, niezrozumiałe i to jest naprawdę, to pokazuje, w jakiej sytuacji jesteśmy, jak jesteśmy po prostu przez nasz rząd traktowani. Tak. To jest po prostu skandaliczne, że my w ogóle jesteśmy w takiej sytuacji, bo proszę Państwa, z egzaminy prędzej czy później się odbędą, a my powinniśmy podjąć po prostu najpierw rozmowę o tym, jak jest w edukacji i co nam rząd zafundował. Te tabuny nauczycieli wędrujących ze szkoły do szkoły, żeby sklecić etat w 5 szkołach, no to jest po prostu coś żenującego, po prostu to jest taki poziom. Ja nie życzę tego nikomu, bo wszyscy mówią, że my mamy przywileje, że mamy. Ja zapraszam do tej pracy i proszę pracować w 5 szkołach, żeby mieć 18 godzin etatu, uczestniczyć w 5 radach, w 5 zebraniach, wycieczkach, szkoleniowych radach. My naprawdę wykonujemy sumiennie swoją pracę. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy wykształceni, cały czas się szkolimy, nieustannie się nad sobą pracujemy. I takie traktowanie nauczyciela to nie jest godne tej pracy. A przypominam, że to wszyscy my jesteśmy tym, kim jesteśmy, bo ktoś nas czegoś nauczył i każdy z nas miał swoich nauczycieli. Także no, ja apeluję do rządzących, żeby jeszcze raz pochylili się nad naszymi postulatami i żeby edukacja stała się priorytetem nie tylko w gminie Aleksandr Łódzki, bo taka akurat u nas w naszym mieście jest, ale w całej Polsce, bo to jest po prostu szok, co teraz się dzieje i jak my jesteśmy traktowani po prostu. Słyszeli Państwo, nauczyciele są naprawdę zdesperowani. My czekamy w takim razie na wynik rozmów. Miejmy nadzieję, że będzie to w miarę szybko i strajk się zakończy. Dziękuję serdecznie. A ja Państwa jeszcze zaproszę do Szkoły Podstawowej numer 3, bo w poniedziałek był tam Jacek Czekalski. Popatrzmy, co zastał. Pusty korytarz w Sportowej Trójce w Szkole Podstawowej numer 3. No i tak najprawdopodobniej będzie przez najbliższe dni. To w wyniku strajku, który rozpoczął się właśnie dziś, w poniedziałek, 8 kwietnia. Jak długo potrwa, no tego nie wiadomo i zależy przede wszystkim od tego, kiedy uda się odnaleźć porozumienie pomiędzy stroną rządową a stroną reprezentującą nauczycieli. Jak mówią ci strajkujący tutaj, a to ponad 90, blisko 100% nauczycieli przystąpiło do tego strajku, może to potrwać dość długo, ponieważ rząd na razie nie przystaje na warunki nauczycieli. Chodzi przede wszystkim o lepsze wynagrodzenia, ale też o poprawę warunków pracy. Jak mówią nauczyciele, rodzice w dużej części solidaryzują się z ich żądaniami. Dziś żaden uczeń do szkoły nie został przeprowadzony. Gdyby tak się jednak stało, zapewniają, że znajdzie się dla niego opieka. Nie zostanie na pewno pozostawiony sam sobie taki uczeń. Natomiast na pewno nie odbędą się lekcje, choć nauczyciele w godzinach swojej pracy, wtedy kiedy te lekcje powinni prowadzić, znajdują się oczywiście w szkole. Proszę zobaczyć, puste korytarze, jak długo to potrwa. Czekamy na efekty porozumienia z rządem. O strajku w szkołach jeszcze będziemy mówić w piątkowym wydaniu naszej telewizji. A teraz równie ważny temat, składowisko odpadów w Brużyce Małej. Moim gościem jest Adam Twardowski, który z ramienia urzędu zajmuje się tą sprawą. W poniedziałek odbyła się kontrola. Ponowna kontrola
uczestniczył Pan w tej kontroli. Czego ona dotyczyła? Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W poniedziałek odbyła się kontrola Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Dotyczyła ona wykonania zarządzeń, jakie nałożyło starostwo na spółkę, która magazynuje odpady na terenie Brzeżyczki Małej. Wczoraj niestety nie stwierdzono żadnej poprawy. Odpady tak jak były magazynowane, tak są do tej pory. Ale nic nie przybywa. Według wstępnych ustaleń nie zauważyliśmy tutaj żadnych nowych odpadów, natomiast no, ilość tych odpadów, która jest tam składowana, znacznie przewyższa decyzję, jaką wydało starostwo dotyczącą zbierania odpadów na tym terenie. Czyli proceduralnie co teraz się powinno dziać? Ta kontrola, to sprawdzenie wykonania zarządzeń miało na celu wydanie decyzji cofającej zezwolenie na zbieranie odpadów dla spółki w tym miejscu. Czyli możemy liczyć, że coś się zacznie dziać w sprawie? Tak, no tutaj Starostwo Powiatowe prowadzi postępowanie administracyjne właśnie mające na celu cofnięcie tej decyzji, którą wydali na zezwalającej na zbieranie. Z uwagi na stan tych odpadów, sposób ich magazynowania, no i też szereg naruszeń, między innymi też stwierdzonych przez Straż Pożarną, ta decyzja ma zostać cofnięta. Rozumiem, my monitorujemy cały czas sprawę, pan też trzyma rękę na pulsie. Tak, no niestety burmistrz gminy czy urząd tutaj gminy, Urząd Miejski w Aleksandrowie nie jest stroną w tym postępowaniu. Niestety my nie mamy żadnych narzędzi prawnych do tego, żebyśmy my mogli coś z tym składowiskiem zrobić. Odpowiedzialnymi organami jest Starostwo Powiatowe, które wydawało decyzję, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, który sprawuje funkcję kontrolną, który już miesiąc temu wydał decyzję wstrzymującą działalność tej spółki. W związku z tą decyzją no, spółka nie może nic więcej zwozić na ten teren, jak również na skutek tej decyzji powinna zająć się uprzątnięciem tych odpadów, które znajdują się tam teraz. No niestety tych zaleceń, tych wezwań nie wykonuje. My nie możemy nic zrobić, no, ale możemy cały czas jednak deptać po piętach, naciskać, żeby coś się w sprawie działo. A możemy, ja chciałam troszeczkę zmienić teraz temat, ponieważ pan również jest osobą w urzędzie, która zajmuje się śmieciami, tak mówiąc kolokwialnie. W mieście i gminie. I proszę mi powiedzieć, zmieniła się firma, czy to bezboleśnie wszystko teraz idzie, czy jeszcze są jakieś problemy, które możemy na przykład dzisiaj rozwiązać? Tak, zgadza się. Od miesiąca kwietnia wywozem odpadów zajmuje się firma Sanator, która również posługuje się podwykonawcami w postaci firmy Remondis i firmy RS2. Te trzy firmy będą obsługiwały teren miasta i gminy Aleksandrów. W zasadzie już obsługują od kwietnia. Taką największą operacją logistyczną jest wymiana pojemników w tym momencie, ponieważ poprzedni wykonawca zabierał własne pojemniki, te, które wstawiał w 2013, potem w 2015 roku przy kolejnych zmianach umowy. Pojemniki stanowiły jego własność, więc miał prawo je pozabierać. Natomiast od dwóch tygodni trwa wyposażanie wszystkich nieruchomości w pojemniki nowych wykonawców. No i tu są problemy z tego, co słyszę. Tak, no niestety jest to bardzo duża operacja logistyczna, tak jak powiedziałem, jest do wstawienia ponad 7 tysięcy pojemników, więc no niestety nie ma możliwości technicznych, żeby zrobić to w jeden dzień. Czyli jak ktoś nie ma pojemnika, bo nie dostał, a takie na pewno się pojawiają pytania, to co ma zrobić? Należy zgłaszać albo do firm, które odbierają odpady, albo do nas, do urzędu. Wtedy my wysyłamy monity do odpowiedniego przedsiębiorcy, który powinien wyposażyć te nieruchomości w pojemniki. Czy pojemniki będą takie same? Ostatnia dyskusja dotyczyła na przykład koloru pojemniku. Kolor pojemniku nie ma tutaj żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o rozporządzenie ministra środowiska, czy też nasz regulamin utrzymania czystości, tutaj przyjęty uchwałą Rady Miejskiej.
Jeżeli chodzi o kolory pojemników, nie mają one żadnego znaczenia. Rozporządzenie ministra środowiska, jak również uchwała Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim reguluje kolory worków, do których zbieramy odpady segregowane. Natomiast odpady zmieszane, które w naszej gminie zbieramy do pojemników, tutaj no zbieramy do tych pojemników, jakie zostaną dostarczone. Czyli może być czarny, zielony, może być metalowy. Jak rozumiem, najbardziej. Jak najbardziej. Nie ma tutaj to znaczenia. Nie wymagaliśmy od wykonawców, jak również też nie wymagamy od mieszkańców jakiegoś ujednoliconego koloru. Z tego co wiem, na terenie miejskim większość pojemników będzie w kolorze czarnym, no bo takimi dysponuje firma, która będzie odbierała. Na terenach wiejskich prawdopodobnie będą to kolory zielone, ale tak jak powiedziałem na wstępie, kolor pojemnika nie ma żadnego znaczenia do odbioru tego. Ja mam nadzieję, że Państwu to tłumaczenie wystarczy, nie będzie już burzy facebookowych, bo to do tego się odnosiliśmy przed chwilą. No i trzeba uzbroić się w cierpliwość, tak jak słyszymy, olbrzymia akcja logistyczna. A ja jeszcze Państwa, dziękując za rozmowę, zaproszę na składowisko odpadów w Brużyce Małej. Co się działo w poniedziałek, zobaczmy. O maratończykach z Aleksandrowa mówiliśmy już kilkukrotnie w naszym programie. Dzisiaj po raz kolejny, bo w niedzielę pobiegła grupa z Aleksandrowa. Wśród 47 uczestników był Artur Ilski, który pobiegł po raz pierwszy, i Arkadiusz Cichecki, który tak naprawdę rozpoczął tą przygodę z maratonem. I teraz tak, powiedziałam, że 47 wystartowało, a ilu dobiegło? Wszyscy? No oczywiście, z naszej grupy wszyscy byli znakomicie przygotowani, także ja nie wyobrażałem sobie tego inaczej. Biegłeś po raz pierwszy, prawda? Pierwsza przygoda z maratonem. No właśnie, pierwsza przygoda z maratonem i po tych dwóch dniach od startu, jak ją będziesz wspominał? Wspaniale. Bardzo fajne przeżycie. Uważam, że można snuć plany przyszłościowe, żeby znowu wystartować. Dwa dni temu jeszcze nikt by mnie do tego nie namówił. Myślę, że teraz podejmę jeszcze próbę. Czyli co dwa dni temu powiedziałeś sobie koniec biegania. Dokładnie tak. A dzisiaj? Dzisiaj mogę powiedzieć, że tak, że będę próbował, jeżeli żadna kontuzja nie nastąpi, to będę próbował sobie coś sobie jeszcze udowodnić. Maraton to 42 km, 195 metrów. Łatwo jest przebiec taki dystans. To pytanie do weterana biegania. To znaczy, łatwo jest przebiec, jeżeli się jest przygotowanym, natomiast jest to, jakby nie patrzeć, dystans, powiedziałbym, nie chciałbym jakichś górnolotnych słów używać, ale jest wręcz mityczny. Także nawet zawodnicy, którzy trenują profesjonalnie, którzy biegają po 250 km tygodniowo, startując w tym dystansie, zawsze miewają tak zwane ściany i zawsze jest to przeżycie, no bo jest to kawał roboty do zrobienia. Czyli niemniej, zaraz, w którym kilometrze się mówi, że dalej nie biegnę, a potem się dalej biegnie? To znaczy różnie. To różnie, to jest tak naprawdę kwestia przygotowania fizycznego, ale też i psychicznego. Ogólnie się mówi, że maraton to jest tak naprawdę 10 kilometrów, ale po dłuższej rozgrzewce, czyli po tych 32 kilometrach. Mówi się, że maraton się zaczyna od 30 kilometra. I faktycznie tak bywa. Ja na przykład miałem tą ścianę podczas tego maratonu na 41 kilometrze i szczerze mówiąc biegłem i cały czas byłem zdziwiony, że jeszcze nie widzę. No ale gdzieś tam kopnęło, bo przeszarżowałem w pewnym momencie, mimo że jakieś tam doświadczenie mam. Także no, ten przykład świadczy o tym, że trzeba podchodzić do tego z pokorą. No i to doświadczenie jednak przede wszystkim. A ty, Artur, na którym kilometrze? No u mnie niestety ściana się zaczęła na 32 już. Wydolnościowo samopoczucie super, odżywianie super według wskazówek Arka, ale nogi odmówiły posłuszeństwa. No i jak Ci się udało jednak pokonać ten dystans? Trochę marszu, żeby to wszystko porozciągać. Na 37 doping rodziny
fajnie, że byli, bo oni dali takiego kopa na ostatnie 6 km, że przebiegłem końcówkę i wpadłem na metę. Bardzo szczęśliwy. 47 maratończyków w grupie aleksandrowskiej, przebiegliście 42 km i te 195 metrów mitycznych, ale co dalej? To jest ostatni maraton, czy będziecie się przygotowywać do kolejnych? To znaczy, powiem tak, że projekt był taki ukierunkowany na ten maraton, aczkolwiek w trakcie bardzo mi było miło obserwować tą grupę, jak wiązały się przyjaźnie, taka fajna, wzajemna pomoc, czyli to wszystko, co sport powinien tak naprawdę czynić, ta integracja. Mamy już następny cel, bo wiadomo, każdą grupę, każdego człowieka napędza jakiś cel. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata Amatorów w Polsce, w Gdyni, na dystansie półmaraton. I przypuszczam, że będziemy szli w tym kierunku. Aczkolwiek już mamy tam jakieś inne cele, jak na przykład jest bieg na 10 km, niedługo Rossmann, tak zwany bieg ulicą Piotrkowską. I na pewno większą grupą pokażemy się w tych pięknych koszulkach. Właśnie, czy w tych koszulkach też będzie. Bo uważam, że jest to super promocja dla miasta. Zresztą już mam jakieś takie pytania z zewnątrz, czy można by było do tej grupy jak gdyby się dołączyć. No właśnie, będzie można? Przed tymi... To znaczy, jeszcze nie wiem. Nie chciałbym, żeby każdy taką koszulkę nosił, bo na tą koszulkę tak naprawdę trzeba zasłużyć. Ta nazwa amaratończycy do czegoś zobowiązuje, prawda? Także muszę to przemyśleć na spokojnie. A ty, Artur, co, weźmiesz udział w następnych Myślę, biegach? Że tak. Może już nie maratonach, bo fajną może to ostatni było... maraton w twoim życiu? Myślę, że nie. Dzisiaj już zupełnie inaczej do tego podchodzę i... Fajnie było wziąć udział w tym przedsięwzięciu całym. Przygotować się, każdy w miarę swoich jakichś możliwości. Jedni lepiej, drudzy gorzej, ale jest to fajna przygoda. A jaki czas? Bo o to nie spytałam. W jakim czasie się przebiega maraton? To znaczy maraton się przebiega w różnych czasach, bo tu akurat czas nie był taką nadrzędną sprawą. Nadrzędną sprawą była motywacja, było zawiązanie grupy i udało nam się tego dokonać. Zresztą te łzy radości na mecie co niektórych, to były taką piękną zapłatą. Ja byłem wręcz dumny z tego, że ktoś wbiega z naszą flagą, bo podawaliśmy tą flagę kilkakrotnie. Piękne wydarzenie i mówię, to akurat nie jest istotne, bo dla niektórych samo ukończenie maratonu jest już sukcesem. Natomiast mówię, limity są różne, bo chyba w tym regulaminie było limit czasowy 6 godzin. To jest akurat nieistotne. A ty w jakim tempie przebiegłeś? Mi to się udało przebiec w 3 godziny 13 minut, co w moim przypadku, w mojej kategorii wiekowej jest to przyzwoity wynik. No, zasłużyłeś na statuetkę, prawda? Aczkolwiek do poprawienia. To już damy plany. A ty, Artur, w jakim biegu? W jakim czasie? W czasie 4:25-32 sekundy. Czyli podobno nawet lepiej niż podczas treningów, tak? No, chciałoby się zawsze lepiej, ale cieszę się naprawdę z tego, że ukończyłem, że się nie poddałem, że nie zszedłem, nie zrezygnowałem, tylko człowiek się w sobie spiął i dobiegł. I to jest chyba najważniejsze i najpiękniejsze. No i oczywiście gratuluję panom, gratuluję oczywiście całej grupie Amaratończycy, a państwa jeszcze zaproszę do Łodzi właśnie na krótką relację z biegu. I na koniec, proszę państwa, jeszcze komunikat. Do nabycia są jeszcze bilety na spotkanie z Danielem Olbrychskim. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 18 w budynku pasywnym Urzędu Miejskiego. Bilety dostępne są w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą, a dochód z nich przekazany zostanie na leczenie 7-letniego Kuby. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w tym wydaniu Flesza. Zapraszam na piątkowe wydanie naszej telewizji. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.